w ten sposób, że mamy do czynienia z projektem budowli, gdzie od razu jest narysowane, jak mają być rozmieszczone rzeźby, gdzie mają stać ołtarze, czasem wręcz jest określona jakoś kompozycja malowideł, a więc po prostu bierze się do budowy, posługując się kompletnym projektem. I wszystkie elementy wystroju są właściwie realizacją całościowego zamierzenia. I takie rzeczy zdarzały się dosyć często. Tu mamy kościół w Czerniakowie jako przykład, pod Warszawą czy obecnie w Warszawie. Kościół Świętej Anny w Krakowie można tak z pewnymi zastrzeżeniami traktować, bo być może tutaj Fontana zmodyfikował projekty, które się pojawiły w pierwszej fazie. Ale w Czerniakowie to jest oczywiste. Tam po prostu są zachowane projekty Tylmana i realizowano to, co tam było narysowane. Aniołki na sklepieniu już były narysowane na projekcie. Inna forma to było wejście do kościoła już istniejącego i całkowite urządzenie go na nowo, często związane z zatarciem średniowiecznej architektury albo zbyt mało dekoracyjnej architektury nowożytnej. No i wtedy projekt oczywiście wychodził od istniejącej struktury architektonicznej i na nią nakładano wszelkie elementy dekoracji, też traktując je jako całość. Oczywiście to było także tanie rozwiązanie, bo nie trzeba było ingerować w mury i to bardzo chętnie z tego korzystano. I teraz po prostu chodziło o to, żeby uzyskać jak najbardziej jednorodny efekt. Czyli żeby malarstwo nie walczyło z architekturą, tylko podkreślało jej charakterystyczne cechy. Żeby światło na freskach padało z okien, które naprawdę istnieją, bo wtedy wszyscy będą odbierali wrażenie, że jest jaśniej. Żeby ustalić we wnętrzu pewne osie, które są elementem wielkiej architektury, ale za pomocą elementów małej architektury, ołtarzy, chrzcielnic, osobno ustawionych figur, stworzyć pewien efekt całości. I tu właśnie chodziło o ten efekt całości, który dla epoki nowożytnej był czymś nowym. To przekonanie, że wszystko ma być jednorodne, teoretycznie zostało sformułowane właściwie dopiero w momencie, kiedy z jednej strony to są bardzo wyraźne momenty, kiedy to się zmienia i to dzieje się jako pewien skutek procesów, często organizacji ruchu budowlanego. Pierwsza sprawa to jest przejęcie przez Rafaela warsztatu Bramantego. Bramante, budując Bazylikę Świętego Piotra, zabił się na śmierć, to trzeba po prostu jasno powiedzieć, ale przed śmiercią zdążył jeszcze rozpocząć budowę domu Rafaela, właściwie pałacu. Rafael, stwierdziwszy, że nie ma budowniczego, musiał sam kończyć, posługując się pewną wiedzą Bramantem. Dostał po nim budowę Bazyliki Świętego Piotra i masę przedsięwzięć. No ale sam dostał murarzy i kamieniarzy po Bramantem, a miał freskantów i sztukatorów. Szkoda nie połączyć i nie dać tego, co będą bardzo lubili zleceniodawcy. Każdy z nas tak lubi, że nie trzeba, jak się urządza mieszkanie, zamawiać trzech fachowców na tydzień, tylko przyjdzie jedna firma i wszystko zrobi. To ten sam schemat po prostu tutaj działał. A więc jakby z jednej strony to Rafael był sprawcą takiego myślenia, malarz, który stał się architektem, wszystko zaczął łączyć. No bo tak mu się ułożyło w życiu, można by powiedzieć. A z drugiej strony to jest myślenie Michała Anioła, że malarstwo, rzeźba i architektura to są sztuki rysunkowe, arti del disegno, które tak naprawdę mówią jednym językiem, które wyrastają z rysunku i powinny, jak powie Tateo Cucari, uczeń Michała Anioła, powinny połączyć swoje wysiłki, żeby razem głosić chwałę Bożą. Zresztą coś podobnego mówił Vasari, który uważał, że jest wielkim malarzem, chyba był przede wszystkim bardzo wybitnym architektem. To tak to wyglądało. No i akademia, gdzie się uczy razem malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Akademia, której symbolem są trzy splecione wieńce wawrzynu, czyli architektura, malarstwo i rzeźba, które współdziałają razem. Dla akademików to jest oczywiste, że należy opracować po prostu budowlę kompleksowo i to jest pewna bardzo istotna zmiana właśnie. W XVI wieku to się zaczyna, ale w XVII staje się oczywiste, że Kościół ma być kompleksowy, ma być całością. ma być jednorodny, nie zachwycać jakimiś tam to tu, to tamto, jeszcze gdzie indziej efektami, ma działać jako całość. Jak się wydaje, że jakbyśmy mówili o walorach, nazwijmy to polskiego baroku, to to nawet nie są walory w budowaniu murów. Tu nie ma dzieł na miarę Borrominiego. Tak naprawdę walorem jest aranżacja wnętrz. Właśnie ta kompleksowa aranżacja wnętrz. Ja to starałem się w książce bardzo mocno pokazać, że na to przede wszystkim trzeba jakoś spojrzeć. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań panu profesorowi. Już tutaj będziemy korzystać z mikrofonu. Jeśli ktoś miałby pytania, serdecznie zapraszam. Ja może zapytam o problem barokizacji. Nie mam. O problem barokizacji kościołów, bo pan tutaj właśnie troszkę wspomniał, ale mówił pan, że dzieło powstawało jako całość, a z tym problemem mamy właśnie w XVII, w XVIII wieku bardzo mocno do czynienia. Na ile można te twory, które powstawały, traktować jako barokowe, a na ile one pozostawały gotyckie? Pojęcie barokizacji. Ja bym może nawet powiedział modernizacji, ponieważ wiele kościołów w Polsce zaczęto przeobrażać, nadawać im nowe formy, jak jeszcze trudno mówić o barokowych rozwiązaniach. Zresztą, jak mówię, barok jest trudny do zdefiniowania, ale modernizacji, unowocześniania wnętrz kościelnych, prawda, jest problemem, który się bardzo wyraźnie zaczyna rysować po Soborze Trydenckim i na niego się składa kilka czynników. I tu może trzeba powiedzieć, że pierwszym czynnikiem był katolicki ikonoklazm, z którego my sobie nie zdajemy często sprawy. Mianowicie pod wpływem różnych zastrzeżeń protestantów i wątpliwości, jakie się pojawiły w epoce w czasie reformacji, uznano, że różne przedstawienia religijne są niewłaściwe. I tutaj głównie Johannes Molanus, niderlandzki teolog z Lowanium, powyliczał, ileż to jest niewłaściwych przedstawień, uderzając w jakąś połowę tematów, które dominowały w sztuce średniowiecznej. Jak na przykład święta Anna Samorszeć, która w Polsce się uchowała, ale to jest wyjątek, jak Wielka Rodzina Jezusa, czyli Matka Boska z Józefem i krewne Matki Boskiej, taki tłum dzieciaków, który się tam kręci. W Polsce nie mamy ani jednego takiego obrazu. Co się z nimi stało? Przedstawienie Trójcy Świętej jako głowy o trzech twarzach. Można wymieniać tego całą masę. I to uznano za niestosowne i niewłaściwe. Kongregacja kardynałów tłumaczy Soboru Trydenckiego pod kierunkiem Karola Borromeusza, wielkiego miłośnika sztuki, powiedziała niszczyć. Mamy taką uchwałę i jak się okazuje, realizowano ją z wielkim zapałem. Z drugiej strony Borromeusz lubił, żeby w kościele było luźno. W diecezji mediolańskiej nie ma w diecezji mediolańskiej są 3 ołtarze gotyckie zachowane. W diecezji, która miała 3500 kościołów za jego czasów. Czyli ten ikonoklazm katolicki był potężny. I czasem jasno powiedzieć, wszyscy protestancy ikonoklaści mogą się schować, bo ich osiągnięcia na tym polu były znikome. No więc była potrzeba urządzenia kościołów na nowo, skoro wyrzucono to, co stare. Na dobrą sprawę ołtarz mariacki ocalał dlatego, że ciągle brakowało pieniędzy na nowy i się obawiano, że się nie da zbudować czegoś ładniejszego, jak to uważano wtedy. No więc po pierwsze wyczyszczono kościoły, no to trzeba było coś nowego postawić. W wielu miejscach, w Niderlandach, ale także w wielu miejscach w Polsce, w Toruniu na pewno, ale także na prowincji, tam gdzie szlachta była kalwińska, kościoły wyczyścili protestanci i trzeba je było, tak jak w Niderlandach, urządzać na nowo. To był kolejny element. Wreszcie po trzecie zmiany liturgiczne. Mówiłem, że usuwano przegrody, szukano wolnej przestrzeni. To były wszystko czynniki, które nakładały się na pewne idee. Czy gotyk się nie podobał, to jest najtrudniej na to odpowiedzieć. Właściwie jak badamy teksty, to mamy wrażenie, że ludzie w XVII wieku nie wiedzieli, że żyją w innej epoce niż średniowiecze. W Polsce nie wyczuwano jakiegoś wstrząsu, który by miał te czasy podzielić. Po prostu to już było za stare, trzeba było zrobić coś nowego. Niekoniecznie dlatego, że jest brzydkie stylistycznie, ale zakurzony, jak się wydaje. Albo za ubogo, trzeba zrobić bogaci. No i to było zjawisko absolutnie powszechne. Do tego stopnia wszystkie kościoły zmieniły swój wystrój w tym czasie. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce nie mamy kościoła, gdzie ołtarze gotyckie były przy każdym filarze. Mamy je na Słowacji, tam gdzie kościoły pozostały w rękach protestantów. Tak jak w Bardiowie, tak jak w Lewoczy. Już jak katolicy odzyskali je pod koniec XVIII wieku, to nie mieli pary, żeby się wziąć za te wielkie wystroje. Już oświecenie trochę otępiło dobroczyńców i tak dalej. U nas czegoś takiego nie ma. I trzeba po prostu pamiętać o tym, że jeśli w Polsce kościół jest gotycki, to znaczy, że jest regotycyzowany. Wszystkie kościoły, które mają gotycki wygląd, tak naprawdę nie wiadomo, czy są dziełem architektury XIV czy XIX wieku. Tak naprawdę wszystkie kościoły były zmienione. Nie na tej zasadzie nawet, że koniecznie chciano coś zmieniać. Głównie na tej zasadzie, że trzeba je było wyremontować, a nie było świadomości konserwatorskiej. Nie remontowano tak, żeby zachować, tylko remontowano tak, żeby było ładniej. No i po prostu to są... W związku z tym barokizacja, jak się ją nazywa, czy modernizacja była powszechna i w zasadzie można powiedzieć, że kościół gotycki zmodernizowany to jest coś normalnego. Kościół gotycki, w którym nie ma nowożytnego wystroju, to jest preparat konserwatorski.